Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Dying Light. Dzisiaj będziemy robić sobie dalej questy poboczne. Na początku zrobimy sobie quest, który nazywa się Łazarz. Zdaje się, że musimy tutaj kogoś odnaleźć w tym domu, w tym miejscu. Później wykonamy inne questy poboczne. Jeżeli starczy czasu, to zrobimy ich więcej. Myślę, że zrobimy dwa, może uda się trzy, także zobaczymy. Jedziemy tutaj niedaleko w zasadzie. Niestety nie mam za bardzo broni. Mam kuszę i maczetę, która ma... No już niestety, ale kończy się mi ta wytrzymałość w tej maczecie. Także mam nadzieję, że znajdziemy niedługo jakąś porządną broń, bo do kupienia są tylko takie, które mają 70, 60. A tutaj przydałoby się coś naprawdę porządnego. Ciekawe co tutaj, czekajcie, warto? Może warto, zobaczymy co tu jest, może coś się uda zdobyć. Chyba, że to jakiś handlarz po prostu. Nie, to są chyba... To są chyba złodzieje, więc najwyżej ich zestrzelę. Dobra, zajebiście, bo on miał karabin z tego co widziałem. Tylko powiem szczerze, te takie zadania losowe są strasznie jakieś takie łatwe. Dobra, karabin, który wcześniej właśnie zgubiłem, także dobrze, że on jest. Ten ziomek pusty, dawaj mojego bełta. O, drugi karabin elegancko, dobrze. Cię w końcu się udało odzyskać, no bo sprzedałem niechcący. Coś tutaj jest, jakiś locik czy coś? To nie wiem, czy to amunicja była w ogóle. Chyba nie ma żadnego lota, tylko... O kurczę, wystraszyłem się tego stracha. Myślałem, że na mnie biegnie. No nieważne. To sobie może... A dobra, on już jest rzucony. Później zobaczymy, jakie... Czy jest jakaś tam amunicja. Mam nadzieję, że się nie przyda. Ogólnie no planuję używać kuszy ze względu na to, że ta maczeta już jest taka no dość dojechana. Przecież to przed chwilą widzieliście, że ona ma połowę wytrzymałości i już zero napraw. Dobra, no gdzieś tutaj powinniśmy mieć ten punkt. Wyzwania, nie wiem czy warto robić te wyzwania. W sumie ta kasa to w sumie chyba jest, nie jest jakaś mocno potrzebna. Nie wiem czy warto ją zbierać. Bo przecież nie będę sobie kupował, tutaj za 5000 można kupić jakąś broń, która ma na przykład 80 ataku, więc tak chyba średnio jest to potrzebne. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj chyba będą ludzie do zabicia, bo my musimy uratować jakiegoś kolesia, który zdaje się jest przetrzymywany tutaj. Czekajcie, gdzie tutaj wejście jest? Ups. Oni jeszcze o mnie nie wiedzą. Najwyżej z karabinu ich zabijemy. Chyba tutaj, co? Tak, tak wydaje mi się, że to tutaj. Dobra, czy ja mogę tu wejść? Tak, mogę. Dobra, elegancko. Dobra, karabin jest przeładowany. O, już do mnie strzelają. No to dobra, to chyba musimy jednak... Ej, kogoś tu mamy! Dobrze, że ich widzę na mapie. Trochę mi tu przylagowało. No nie wiem, takie questy czasami są niektóre łatwe, ale z tymi cholerami... To był jakiś naprawdę hardcore, przeładować 4 naboje. Dobra. No trzeba oszczędzać tą amunicję. Dobra. Dobra, znaczy trzeba oszczędzać, ale w zasadzie to ja przecież zbiorę z nich te amo. Te amo. Później sobie przeszukam tą całą miejscówkę. Dobra, jakiś koleś jest w środku. Później to wszystko zbiorę, sprzedam te karabiny, bo to będzie duże kasiory. Ale to już podczas pauzy. Najpierw znajdźmy tego naszego gościa. No kurde, wskakuj tu. Dobra. O Jezu, no co za typ, niech on wychodzi. Coś tutaj będzie. O ty kurde, trochę się wystraszyłem. I tam jest w ogóle jeszcze jeden.
Dobra, super. Zbadaj, czy nie został żaden inny żywy bandyta. Dobra, później to wszystko pozbieram. Przeszukajmy to miejsce, czy tu nie ma naprawdę jeszcze tam kogoś. Może ktoś się rzeczywiście ukrywa. Dobra, to jest wyjście na zewnątrz, więc nieważne. A tutaj też nie ma. Jakaś piwnica, coś takiego. Może tutaj? Nie ma. W sumie to duży teren jest, więc raczej ktoś tutaj jest jeszcze. Dobra, tutaj mamy jeden dom, tutaj mamy jakiś garaż. Nie ma. To ten dom na końcu zostawimy. Okej. Gdzie jest Erkan? Nie ma tutaj tych jej... tej rodziny, tej Egli. Nie widzieliście niestety, jak, bo wziąłem wszystkie questy, żeby wiedzieć, jakie questy warto wykonywać, które nie są trudne. Akurat na mój level. Czekajcie, schody na górę. Jeszcze tutaj zobaczymy. Ty, ktoś tu jest rzeczywiście. Dobra. Tchórz. Tchórz, co? Tu jest zejście na dół, dobra. To może jeszcze jakiś koleś jest, albo ten, może ta rodzina tej Egli. Tchórz, Erkan, to chyba on jest. To on przed chwilą nawet powiedział, nie? Jak tam to ciało przeszukiwał. Zabij mnie. Czemu? Jak oni mogli? Erkan, to ty? Tchórz, zabij mnie! Co ty gadasz, gościu? Ej, Erkan! Co mogłem zrobić? Ej, jesteś bezpieczny, uspokój się, twoja córka żyje! Zastrzel mnie, proszę! Chcę być jednym z nich! Tchórz. No, trochę mu siadło chyba na gbani. Jest na farmie Jazira, potrzebuje cię! Przeżywa, Cray. Tchórz. No to kurwy nędzy. Jazir, jesteś tam? Nie wiem, jak to się stało, ale Erkan żyje. Dobra, chyba chociaż koniec. W głowie mu się pomieszało. Erkan żyje? I naprawdę zlikwidowałeś tych bandytów? Wiesz, on mnie nie zna i nie mogę się z nim zupełnie dogadać. Jest w głębokim szoku. Farma jest już bezpieczna, więc może byście przyszli po niego. Jasne, jasne. Zajmiemy się tym. Dziękuję ci. Dobra, spoko. To teraz oczyścimy ten teren. No nie, on już oczyszczony jest mój. Także spoko. Ja sobie tutaj pozbieram te wszystkie rzeczy z tych domów i z tych kolesi. I zaraz do was wrócę. Będziemy robić dalej questy. Dobra, chodźcie, oddamy quest do tej Ezgil, a później pobiegniemy po kolejny quest. Będziemy musieli wrócić na stację pomp. Nie wiem, czy pamiętacie tego questa. On jest jeszcze z początku. No dobra, ona jest na górze. Chodźmy do niej. A, chyba w tym drugim pokoju. Come on. Dobra, jest. Tak jak obiecałem. Bandyci nie stanowią już zagrożenia. Dzięki. Dokonałeś więcej niż ktokolwiek inny w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Posłuchaj, Ezgin. Wiele już widziałem. Jedyne, co ci mogę obiecać, to że kiedyś zacznie boleć odrobinę mniej. Weź sobie daruj kazania, Kyle. Myślisz, że to jedyna bliska mi osoba, jaką straciłam od wybuchu epidemii? Było ich tyle, że już mnie to nie rusza. Przynajmniej odzyska ojca. Erkan żyje. Niedługo go tu sprowadzą. Tak? On przeżył? Tak. Cóż, pewnie poczułaby się szczęśliwsza, gdyby to usłyszała. Tylko... Tylko co? A, nic takiego. Taka mała myśl. Zastanawiam się, dlaczego przedtem powiedziała, co stało się innym. Tylko nie jemu. To chyba będzie dalej kwestik jeszcze jakiś. Dobra, teraz weźmy coś następnego. Tutaj mamy kilka do wyboru. Kwaterzmistrz i sklepy mają nowe towary. No dobra, nie wiem, czy to chyba zależne jest właśnie od tego, że zdobywamy te zaufanie i dzięki temu możemy więcej rzeczy kupić. Dobra, to jest ten holer chyba, to nie wiem, to nie. Wróć do stacji pomp, rozstaje. Zdaje się, że w stacji pomp stało się coś złego znowu.
Dobra, jeżeli starczy, to zróbmy tą suszę, a później, jeżeli starczy czasu, to jeszcze te rozstaję. Mam też amunicję, bo znalazłem jakąś ciężarówkę wojskową i mam pełną. Znaczy, trochę niestety niechcący zmarnowałem, bo było. Cała była wyładowana amunicją, więc trochę tam zombiaków pozabijałem, pozdobywałem level. A później się okazało, że ta amunicja zniknęła, także nie warto tego robić. Daleko? Nie, blisko, to jest ta sama stacja POM. Zobaczymy, co tam się stało. Czy znowu coś wywaliło, czy może jacyś złodzieje, bandyci przejęli. Ja nie wiem, jakie stoję z benzyną, tak raczej średnio. Może warto by było zatankować. Życia też nie mam jakoś dużo. Dobra. Ale trochę apteczek kupiłem, trochę zrobiłem, więc jest nie najgorzej. Powiedzmy, mam maksymalną ilość amunicji do kuszy. Mam też. O. A co to jest za miejscówka? To później się pewnie zobaczy. Ale coś tam. A nie, coś tutaj żyje. Dobra, to jest tutaj. Czekajcie, jak ja tam wchodziłem. A już zapomniałem. Od lewej. Nie atakować mnie! Mam dopiero co jakiś taki szósty level, chyba coś takiego. O kurde. Dobra. Wskakuj, gościu. Kurde, trochę mi życia to zabiło, no, zabrało. Znowu jakiś taki lag. Dobra, kusza będzie lepsza, szkoda tej amunicji marnować. Co tu się mogło stać? Trochę się boję, co mnie tutaj czeka. Tego chyba nie było wcześniej. Okej, okay, tego chyba. Tutaj też nie było tego. Zobaczcie, jest zabite dechami. Tu jest zamknięte. Ktoś przejął. Znajdź wejście. Ktoś przejął tą stację pomp. Wygląda na to, że jakby od dachu byłoby najlepiej wejść. Przez okno tutaj? No nie wiem, ciężko powiedzieć jest. Ale na pewno ktoś się tutaj włamał. Tutaj nie ma jak. Może gdzieś jest jakieś podziemne wejście. I chyba tak, chyba będzie trzeba to sprawdzić. Bo tutaj nie ma, tam nie ma. No dobra, zobaczmy tutaj, może coś będzie. Nie ma, ale mamy skrzynki, dobra. Lipa, bo ja to miejsce miałem już przejęte, tak jakby. O kurczę. O, słabo coś poszło. Pałka policyjna, dobra, zajebiście, może jest jakaś dobra. Chociaż wątpię, bo ona była niebieska, a my potrzebujemy jakieś fioletowe rzeczy. Dobra, nic ciekawego. Nic ciekawego. Mogę wytworzyć nowy przedmiot, dobra, super. No nieważne, chodźmy tutaj jakoś, może te można bramy podnieść? Ciężko jest powiedzieć. Tu jest linka taka, ale co ona. Nie, ona nic nie robi. Ale dziwne jest to połączenie, bo ono. Rzeczywiście nic nie robi. Ciężka sprawa. Może to chodzi o to, żebym wlazł jakoś tutaj. I na przykład. Skoczył przez to. Nie. Kurczę, naprawdę nie wiem, nie wiem, o co chodzi. No dobra, zbadajmy w takim razie inne pomieszczenia. Tutaj. Nie ma. Może jakoś przez te otwory trzeba tutaj wejść. Czekajcie, zaraz sprawdzę. A, tutaj coś takiego. Nie, tam nie ma żadnego przejścia. Tutaj też nie ma. Sprawdzę przez tą wodę. Nie jestem pewny.
O jest, dobra, zajebiście, udało się. Chyba. Ej, nie, no ślepa uliczka. Trofeum raidowe, okej. Chyba, że góra, nie. Dół? Też nie bardzo. Może wszystkie można otworzyć, może o to chodzi. Czekajcie, weźmiemy, spróbujemy otworzyć też te kolejne zawory, ale nie, ten już chyba nie będzie działał, bo go nawet tak jakby na mapie nie ma. Tak, dobra, nie ma, to spróbujmy kolejny. Zostały nam jeszcze dwa do sprawdzenia. Nie wiem, co te trofea dają. No właśnie, nie lepiej się zbunkrować gdzieś, słuchajcie, ja bym tak przetrwał apokalipsę zombie. Zbunkrować się gdzieś na jakąś łódeczkę, na środek jeziora, kotwiczka, jak trzeba to wypady robić rajdowe. To raczej będzie tutaj. Żadny zombie się nie zaatakuje, bo one przecież nie potrafią pływać. Zajebista sprawa. Tylko wypłynę, bo może tam trzeba będzie dużo nurkować, złapię oddech i lecimy do środka. No ktoś przejął. Ciekawe, czy bandyci, czy może jak ktoś jakiś zdesperowany, ale zabunkrowali się elegancko. Moja miejscóweczka. Tak, widzicie, to jest przejście. No, come on. Dobra, jesteśmy w środku. Pokonaj bandytów. Może pistolet, czy karabin? Niech będzie pistolet. Teraz wiem, że kłamiesz. Nikt nie odzyskuje rozumu po takim czymś. Mówię ci, no widziałem. Dobra, w kucki. Gówno widziałeś. On się zabił, ona zmarła, a dzieciak skończył na ulicy. Wbiła se do barze, jest łowcą czarownic, czy co? Jeszcze jeden. Nade mną. No i dobra, chyba. Holy fuck. Czekajcie, przeszukamy ich. Dawaj, saperkę, dawaj. Kilof, czy co to tam było. Dawaj tego. O mój Boże, co się dzieje? Nie rób mi krzywdy. Okej. Poddaję się. Dobra, ja mu wierzę. Idziemy po niego. Wyłącz tę latarkę. Dobra. Ładna maczetka. Jasne. Widziałem już takie wdzianko. Robiłeś wcześniej dla Raisa, co? My? Właściwie to nie wiem. Nie mówili. Dopiero się przyłączyłem. Nie kłam, palancie. Co wy te tłupki do cholery robicie? Nie wiem. Zdajesz sobie sprawę, że twoje życie wisi na włosku. Okej, powiem. Ale wiem tylko, że szef miał plan. Zatruć ujęcie wody i okraść ich wszystkich. Przynieśliśmy kilka trupów, wrzuciliśmy do wody. Jest to za... Z was popoprańcy. Kto jest szefem? Gdzie go znajdę? Nie wiem. Mówiłem, dopiero się przyłączyłem. Jak tak można? Fuck. Przysięgam. Tak? Tylko wykonywałeś polecenia, co? Zobaczymy, co Jazir na to powie. Jazir? Wcześniej było Jazir. Swoje wymówki. Szefuńciu, nie rób tego! Szefuńciu. Nie czują mnie! Nie chcę umierać! Dobra, dawaj tą maczetę, bo jest elegancka. Dobra, najpierw chodźcie, oddamy ten quest. Znaczy, tutaj wydaje mi się, że to jest połączone z tą pompą. Opowiedz mi osobiście, czym się zajmował przed wybuchem epidemii? A nie, dobra, to jeszcze rozstaje. To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę ty człowieka. Chyba był idealnym kandydatem na Bezlicego. Nie, ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ją ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak. Zajął się niektórymi naszymi potrzebami. I cały czas mieszkał w tej chacie? To kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w Sabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Cienka granica między odwagą a szaleństwem, co? Raczej szaleństwem. Dobra, to troszeczkę jest daleko, ale w ogóle mam napisane, że 80% fabuły już ukończyłem, co jest trochę dziwne, bo
Za dużo wątków z głównej fabuły nie zrobiłem. Niestety muszę aż tutaj pojechać i to jest naprawdę, naprawdę daleko. Będę tam jechał z 15 minut, także no, chyba wrócę do Was już jak dojadę. Tutaj widzicie, kolejne są questy. Dużo tego jest, naprawdę dużo. Tutaj też mam jakieś questy do wzięcia, chociaż tam jest chyba wyścig. I gdzieś też jeszcze tutaj na mapie widziałem kolejne wykrzykniki. Zaraz te questy wszystkie weźmiemy, ale teraz wrócę do Was już jak będę przy tym głównym questie rozstaję. Dzieci! Czy ktoś mnie słyszy? Pomocy! Proszę! Dobra, słuchajcie, ktoś tutaj wzywa pomocy, więc... Tato, słyszałeś? Ktoś nadchodzi! Hej, jest tam kto? Spróbujemy pomóc. Acz... Fuck. No i dupa, już wszyscy się obudzili, nie? No i zdechłem. O Jezu, chciałem pomóc, no. Kurde, nie wiem, gdzie się teraz obudzę, bo ambony tutaj nie miałem. Dobra, tam są jakieś dzieci w domu nad rzeką uwięzione i przez jakieś walkie-talkie, czy tam CB radio, czy cokolwiek wzywają mojej pomocy. No dobra, jakoś tam strasznie daleko nie jest. Spróbujemy im pomóc. A kurczę. Także wrócę do Was, jak już będę przy tej chatce. Dobra, już jesteśmy tutaj obok. Boję się, mam nadzieję, że to nie jest pułapka. No, wcześniej wpadliśmy w pułapkę zastawioną przez już jakieś tam dzieciaki. Więc teraz nie widzę, czemu miałoby być teraz inaczej. Zabijmy te tutaj zombiakorsy i może uda nam się pomóc tej rodzinie, tym ludziom. Dobra. Używam kuszy, żeby nie zużywać jakichś tam lepszych broni po prostu. Dobra, czekajcie, chodźcie, sprawdzimy, co to za wałek jest. A może rzeczywiście potrzebowali pomocy, mają tutaj agregat. Dobra, a czemu tu jest coś? Aha, dobra. I co, one teraz pewnie tutaj wyjdą. Rzeczywiście jest tam ziomek. Może niech nie mierzy do mnie lepiej. Co, tyle? Udało się panu. Naprawdę. Nie ma pan pojęcia, jak jestem panu wdzięczny. Jak jesteśmy wdzięczni. Dobra, masz karabin. To jest nieźle, nie? Ja nie mam właściwie nic, co mógłbym panu dać. Ale przynajmniej niech się pan czuje jak u siebie. Ten dom należy teraz też do pana. Wspaniale będzie odpocząć w bezpiecznym miejscu. Dzięki. Dobra, no to przynajmniej pomogliśmy im, spoko. Żyjemy i jesteśmy bezpieczni. Dzięki panu. Nie zdaje pan... Myślałem, że jakaś pułapka, ale widzę, że można czasami jednak pomagać ludziom. Dziwne, tutaj powinno... Pewnie gdzieś jest jakiś super locik do zdobycia, tak mi się wydaje, że za coś takiego, że pomogłem, to powinienem dostać jakieś fajne fanty. Niemniej jednak jesteśmy już tutaj blisko tego poszukaj Sabika, więc sobie wykonamy tego kłościora. Pojedźmy tam autem, bo to zawsze może się przydać. Ale jak coś, to... Mamy tutaj też tą kryjówkę teraz, więc w sumie spoko. Aha, a dobra, można przejechać elegancko. Tam jest nowa ambona. A kurde, tam jest ten, co wybucha. No niech wybucha. Zostaw mnie w spokoju, wybuchaj sobie. Dobra. Wybuchaj sobie gdzie indziej, nikt cię nie lubi. Chyba dobrze wjeżdżam. Czekajcie, czy tutaj jest zablokowane? Czy tu można wejść? O Jezu, dobra, on wybuchnie. No najgorsze jest to, że on wybucha, cholera. I przez to wszyscy tutaj inni przybiegają, no. No i nie mam tej cholera dobrej broni. Dobra, musimy tą maczetę chyba wykończyć. Ty, ja umieram. Dobra. Spadać stąd. A co ja robię? Kurde, jakąś flarę niechcący.
No i po mojej maczecie zaraz będzie. Niestety tamta maczeta, co tak się cieszyłem, jest też nienaprawialna, więc tylko na jeden raz można ją niestety będzie użyć. Dobra, szukamy tego Sebika. Na pewno go nie ma tutaj. Muszę się uleczyć. Kolejna apteczka niestety pójdzie na marne. Ta pałka policyjna jest totalnie beznadziejna. Wszystkie moje bronie są beznadziejne. Tutaj dobra, nie mogę wejść. Ewidentnie zostałem oszukany. Szukajmy innego wyjścia. W takim razie. Innego wejścia. Może tutaj. Tak trochę mi brakuje, wiecie co, widoku z trzeciej osoby, żebym właśnie mógł się jakoś tak porządniej rozejrzeć, bo tak to bym musiał wszędzie... Dobra, super. Ej, wkrótce zbijam kram i przenoszę się gdzie indziej. Ostatnia szansa na złapanie dobrej ochrony. Oni tu biegną znowu, kurde no. One są naprawdę kozackie, denerwuje mnie to. Tym bardziej, że on to przeżył. Dobra, właśnie. Dobra. Jedziemy dalej, bo tutaj nie ma tego wejścia ewidentnie. Tylko marnuję niestety tą maczetę. Niech ci nie wybuchają przy mnie, kurde no. Tutaj jest ten. Dobra, zabiłem go. No i nie wiem, a może tutaj, zobaczcie. Dobra, prawdopodobnie straciłem te autko moje piękne. Tutaj, zobaczcie, coś jakby było. No dawaj tam, gościu, wskakuj. Ale też jestem jakby zablokowany, nie mogę zobaczyć tam dojść. Może tutaj jest ucieczka później, bo to tak wygląda jakbym niestety, ale był zablokowany przez grę. No dobra, przebiegniemy się. Gdzieś tutaj na pewno jest to wejście. Poszukaj Sebika. Dawaj. Dobra. Wygląda jakbym wchodził w górę, no mam nadzieję, że to nie jest jakiś tam... jakieś oszukaństwo i że rzeczywiście tędy dojdę, a nie że będę biegł pół godziny i się okaże, że tu nic nie ma. Dobra, chyba jesteśmy w środku, tak mi się wydaje, że już musimy znaleźć Sebika, jakiegoś gościa, który się nie boi zombie i jakieś leki dostarczał i jakoś od ostatniego czasu go niestety tutaj nie było. Robi się noc. Kurde, jak będzie noc tutaj, no to będzie ostra dętka, bo przecież ja nawet tego łazika nie mam. Jak ja mam go znaleźć? Fakt, taki duży obszar. Ej, serio, to nie jest dość... Nie, to nie jest łatwe, żeby znaleźć takiego gościa gdzieś tutaj. A, dobra, jest chatka jakaś, to może tutaj. Sprawdźmy. Dobra. Tam coś jest, zobaczcie, jakiś w dole jakby wykopane. No co jest, nie mogę wejść tędy? Może muszę dołem? Tak, dobra. Nie wiem. Co to? Wchodzimy. No, dawaj do tej chaty, jak tutaj wejść? Dawaj, 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 no. Jakiś przyblokowany jest, kurczę. Wygląda tak, jakbym musiał tutaj spaść. A jak spadnę, to będzie dętka. No, było napisane, przeszukaj zioła. W chacie gościa.
To dajcie mi do tej chaty wejść. Może drugą stroną jakąś. No zaraz się zdenerwuję. Słuchajcie, to jest najlepsze. Rozwaliłem szybę. Dzień dobry. Masakra. Myślałem, że trzeba tam wejść jakoś dołem. To po prostu można było sobie przez szybę wejść do gościa. Dobra, dawaj mi te swoje zioła. Gdzie masz swoje zioła, gościu? Chyba, że rzeczywiście będę musiał tam skoczyć, jeżeli tutaj... No to wygląda jak to. No come on, to jest na stówę. Te zioło. To też jest te zioło. Trofeum rajdowania, dobra, no nieważne. Tutaj też są jakieś zioła. Ale widzę, że jednak musimy tam wskoczyć na dół. Także... Robimy jumpa. Najpierw tutaj. Później tutaj. I dawaj. Zir, pod jego chatą jest cały pieprzone gniazdo przemieńców. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Co ty gadasz? Mam ziół, ale wątpię, żeby Sabit to przeżył. Nie, ja nie chcę, ja się boję. Tylko mi się tam nie zapuszczaj. Takie gniazda to pewna śmierć. Czekaj, chyba coś słyszałem. Kurde, ja nie chcę tych gniazd. One naprawdę są niefajne. No i noc. Dobra, jak coś to na te przemieńce jest ta latarka. O chuj. Dobra no. Mamy kilka apteczek, więc może będzie jakoś tam w miarę dobrze, no. Póki co nie ma tych kozaków, ale jak będą kozaki, to... Fuck, jak to wygląda, obrzydliwe to jest. Ta pałka policyjna tu już ładnie wygięta. Dobra. Och, kurde. Dobra. Nie wiem, czy przeszukiwać? Nie przeszukujemy chyba, ale tu jest niefajnie. Bardzo niefajne miejsce. Bardzo niefajne miejsce. Nie wiem, czy muszę wszystkich zabijać? Chyba nie bardzo, co? Dobra, wiecie co? Robimy tak. No idźcie do tych petard. Ja muszę tutaj dotrzeć na ten środek. Sabit. To jest on? To jest chyba on. O kurde, no i zajebiście. Teraz będę tu biegł strasznie długo. W tą minę wlazły, no. Dobra, jesteśmy z powrotem w środku. Nie wiem, co ja mam zrobić z tym. O kurde, są kozaki. Lepiej nie mówić o tym Jazirowi. Pomaczecie. Pomaczecie. Czy quest wykonany? Quest chyba nie wykonano. Szukaj zioła. W chacie? Czyli mam iść na górę znowu? Aha. No to ciekawe, jak ja mam iść na górę. Chyba mam ostatnie jakieś uderzenie z tej maczety. Albo przynajmniej jedno z ostatnich. Dobra, jest kozak. Dobra, nie żyje. Nie wiem, co tu się dzieje, szczerze powiem.
Dobra, wiem, bo ja chyba nie zadaję damage'a. Dobra, jeszcze raz tu przyjdę. Dobra, wybaczcie. Jeszcze raz musimy niestety. Już tutaj chyba nie ma nikogo. Z tych zombiaków. Nie będę przeszukiwał tej miejscówki. Chyba będę musiał skoczyć tutaj w dół. Chociaż muszę znaleźć te zioła i pokazuje mi, że muszę znaleźć te zioła niby na górze, ale na górze ich nie ma. Tam jest jakieś źródło wody, pewnie przez nie muszę przepłynąć. Tam jest jakaś, zobaczcie, jaskinia. Zobaczmy, co tam będzie. A to jest jakby koniec, o dziwo. Pewnie tam będzie trzeba płynąć. Zaraz zobaczymy, bo widzicie, na minimapie jest zaznaczone, że tam coś niby jest. Także zaraz tam, dobra, wskakujemy. I płyniemy. Kurde, ale tam też coś jest. No, ciężka decyzja, trochę niefajnie. Odszukaj zioła w chacie Sabita. Nie, właśnie nie wiem, czemu jest znaleźć, że zioła. Znaczy, że w chacie Sabita, skoro ta chata jest teoretycznie zniszczona całkowicie. Tlenu już zaraz nam nie będzie starczyło. Ja się boję, że tędy wypłynę niestety w miejsce, gdzie nie chcę wypłynąć. Pokazuje nam, że zioła są na górze i rzeczywiście jakby w tej chacie było na minimapie. Tak to wygląda, więc dziwię się, czemu jeszcze tutaj muszę płynąć. Tym bardziej, że... Jest jakieś powietrze, dobra. No widzicie, myślę, że wypływam teraz na zewnątrz i... Myślę, że będzie fuck up. Okej, przeżyliśmy noc. A dobra, widzicie, tutaj już jest. Chyba, że w drugą stronę trzeba będzie. No to najwyżej w drugą stronę popłyniemy. Nie, fajnie, jak tak strasznie ciemno. Nic totalnie nie ma. Powiem szczerze, że jest trochę przerażająco. Aha, dobra, bo znowu źle poszedłem chyba. Się wróciłem tak jakby. Dobra. Nie wiem, dziwne to jest, że biegnę teraz w tym kierunku. Tak, widzicie, to jest wejście. Dobra, no to czekajcie chwilkę. Dobra, słuchajcie, zioła tam zostały znalezione. One były rzeczywiście w tej jaskini. Tylko tam nie znalazłem na początku, bo źle kliknąłem. Niestety auto mam tam zostawione, więc musimy się tutaj wrócić. Ja wracam do Yasira, oddamy tego questa. Także poczekajcie chwilę, tylko będę musiał tam dojechać, bo rzeczywiście jest dość daleko. Dobra, jesteśmy w bazie. Prawie nie dojechałem, bo mnie zaatakowały skubańce. Oddajemy questa do Yasira. Zobaczmy, co on tutaj ma nam do powiedzenia. Będziemy musieli się spotkać już zaraz z matką. To się nam bardzo przyda. Przykro mi z powodu Sabita. Dziękuję. Nie przejmuj się. Przynajmniej wiemy, co się z nim stało. A taka śmierć to nie wstyd. Dobra, patrzcie. Kolejny zaraz będzie stopień, zgromadzenie. Mamy teraz... Tak, mamy teraz dużo questów tutaj już wykonanych. Zgromadzenie, dotrzyj do oka smoka. Odzysk. Bardzo trudne, bardzo trudne. Dobra, te rzeczy walić. Tu jest holer, tu są jakieś takie rzeczy hardkorowo i ja naprawdę nie chcę je wykonywać. Także w następnym odcinku będzie zadanie fabularne. Zobaczcie, mam tu już 87%, więc boję się, że to będzie już chyba ostatni quest, który wykonamy. Zobaczymy. Może jeszcze coś tutaj będzie dodatkowego. Będzie też multiplayer, więc tam będzie można zobaczyć jakieś dodatkowe rzeczy, dodatkowy content. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych odcinkach. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentujcie, jak wam się podoba gra. Nie krytykujcie mnie, bo zobaczcie, że ja gram tak jakby od pierwszego levela na tym dodatku, a inni grają od tam, nie wiem, 18, 20 i tak dalej. Także mam już teraz 9 level, będzie trochę lepiej. Nie mam za bardzo broni, ale mam nadzieję, że coś tam się znajdzie. Dzięki bardzo jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.